Dla niektórych ludzi pieniądze są równoznaczne ze szczęściem. Niestety, życie jest surowym nauczycielem i często pokazuje, że są ważniejsze rzeczy niż bogactwo. To lekcja, której musiała się nauczyć przyjaciółka Laury, Jessica. Laura i Jessica pracowały w restauracji. Klienci bardzo lubili te wesołe i przyjazne kelnerki i zwykle zostawiali im całkiem niezłe napiwki. Po pracy dziewczyny zwykle spędzały czas razem i dobrze się dogadywały. Jednak nawet jeśli przyjaciółki wydawały się dobrane jak w korcu maku, to ich podejście do życia było zupełnie różne. Laura rozumiała, że trzeba ciężko pracować, żeby odnieść w życiu sukces. Jessica zaś czekała na księcia z bajki, za którego mogłaby wyjść, żeby już przez resztę życia nie musieć pracować. I może nawet nasza droga Jessie nie miałaby problemu, żeby przyciągnąć wzrok jakiegoś milionera z jej długimi, ciemnymi włosami, nieskazitelną cerą i uroczymi dołeczkami w policzkach. Naprawdę była piękna. I miała mnóstwo adoratorów. Ale być może właśnie z tego powodu woda sodowa uderzyła jej do głowy, bo była niezwykle wybredna w kwestii mężczyzn. Wierzyła, że zasługuje na najlepsze, dlatego nie miała problemu w ich odrzucaniu. Jeśli chłopak nie mógł zapewnić jej luksusowego życia w willi z garażem pełnym drogich aut i ogromnym podziemnym basenem z wbudowanym jacuzzi, nie była nim zainteresowana. Można by tu zanucić Material Girl Madonny. Laura była natomiast typem nieco nieśmiałej szarej myszki. Nie czuła się piękna. Uważała, że jej kędzierzawe włosy, nieciekawe ubrania i brudne konwersy raczej nie przyciągną niczyjej uwagi. Nie miała pojęcia, że była naprawdę bardzo ładna, bo zawsze kiedy wychodziły razem, to Jessica ściągała na siebie całą uwagę. Pewnego dnia Laura stała za ladą, kiedy dostrzegła za oknem chłopaka w niechlujnym ubraniu, przyglądającego się klientom, delektującym się swoim jedzeniem. Był bardzo blady i chudy. Wyglądał na wygłodzonego. Laura, dziewczyna o złotym sercu, zaprosiła go do środka i zaoferowała mu kawę i ciepły posiłek. Na początku mężczyzna nie był pewien, czy powinien przyjąć zaproszenie. Był nieco zawstydzony, ale w końcu z wdzięcznością to zrobił. Kiedy już miał wychodzić, dostrzegł po drugiej stronie restauracji Jessicę sprzątającą stoliki. Zamarł w drzwiach, niemal porażony jej urodą. Następnie zaczerwienił się, wymamrotał pożegnanie, podziękował i cicho wyszedł. Od tamtego dnia Laura często widywała mężczyznę w pobliżu ich restauracji. Czasami pomagał okolicznym firmom w rozładowywaniu dostaw albo mył szyby w sklepach. Czasem jednak wydawało się, że nie było dla niego żadnej pracy. Wtedy po prostu siedział zamyślony. Pewnego zimowego dnia Laura postanowiła zanieść mu gorącą czekoladę i świeżo upieczone ciastko. Dowiedziała się, że mężczyzna miał na imię James i że był po uszy zakochany w Jessice. Od czasu do czasu prosił Laurę, by przekazała koleżance liściki i prezenty. Laura nie miała serca powiedzieć mu, że za każdym razem, kiedy Jessica widziała jego tanie podarunki, wyrzucała je do śmieci, po czym szorowała ręce w gorącej wodzie z mydłem. Laura zaś przechowywała je w sekrecie w pudełku pod ladą. Uważała, że były urocze. Nadeszła wiosna i pewnego dnia James przyszedł do restauracji. Był świeżo ogolony i ubrany lepiej niż zwykle. Odważnie podszedł do Jessiki i zaprosił ją na randkę. Zmierzyła go od stóp do głów, przewróciła oczami i powiedziała, że nigdy w życiu nie zgodzi się, by zobaczono ją w towarzystwie kogoś takiego jak on. Zaczęła mówić, że interesuje się nią chłopak, który zarabia ponad 15 tysięcy miesięcznie, mieszka w ogromnym domu, obsypuje ją drogimi prezentami, ubraniami od projektantów i biżuterią i że ona cały czas rozważa związek z nim. Więc co sprawiło, że James myślał, że zgodzi się być z taką miernotą? Laura chcąc, nie chcąc słyszała całą rozmowę i było jej bardzo przykro, widząc zdruzgotanego Jamesa. Kiedy wyszedł, rzuciła Jessice wymowne spojrzenie, po czym wybiegła za chłopakiem. Siedzieli na ławce w parku i rozmawiali ponad godzinę. Pomimo złamanego serca, James był naprawdę fantastycznym rozmówcą. Można z nim było rozmawiać na każdy temat, a jego dowcip był cięty i inteligentny. Laura i James zostali bliskimi przyjaciółmi. Spotykali się niemal każdego dnia podczas jej przerw na lunch.
James i Jessica unikali się nawzajem, a Laura była z tego powodu bardzo zadowolona. Prawda jest taka, że zaczęła się zakochiwać w Jamesie. Bardzo. Kilka miesięcy później James zaprosił Laurę na wieczorny spacer. Kiedy doszli do ich ulubionego parku, zaczął się denerwować. Jednak zdobył się na odwagę, by powiedzieć dziewczynie, że się w niej zakochał. Laura za nie mówiła. Była taka szczęśliwa. Ich miłość była obopólna. Jednak James chciał, żeby Laura najpierw poznała prawdę o nim. Nie miał łatwego życia. Pochodził z biednej rodziny, ale być może dlatego był bardzo zdeterminowany, by ciężko pracować i osiągnąć w życiu coś wielkiego. Był inteligentnym dzieckiem. Miał dobre stopnie, ale nigdy nie udało mu się pójść na studia. Bardzo wcześnie musiał zacząć pracować, by pomóc rodzinie zarobić na rachunki. Życie postawiło na jego drodze mężczyznę, który przekonał go, że powinni wspólnie otworzyć biznes. Wydawało się, że to doskonały pomysł i prawdopodobnie tak było, bo ich biznes zaczął prosperować niemal od samego początku i rozrastał się szybciej niż obaj mogli się spodziewać. 5 lat później prowadzili już firmę wartą miliony dolarów. Błąd Jamesa był taki, że był zbyt uczynny i ufny. Pewnego dnia dowiedział się, że jego partner oszukał go i od początku fałszował dokumenty. Okazało się, że James nie jest prawnym współwłaścicielem firmy, a jego partner w zasadzie go zwolnił i kazał mu spadać na drzewo. Reszta historii jest oczywista. Nie mając przychodów, James stracił wszystko. Dom, samochód, nawet jego konta bankowe zostały zablokowane. Zgłosił sprawę na policję, która najwyraźniej zajęła się tym, ale wiadomo, że takie sprawy wymagają czasu. Jednak to głównie zdrada sprawiła, że James po prostu się poddał. Żył na ulicy, bo tam nikt nie mógł go już oszukać. Kiedy James skończył swoją opowieść, Laura nie wiedziała, co powiedzieć. Nie mogła w to wszystko uwierzyć. Potrafiła się jedynie uśmiechnąć i przytulić go. Tydzień później James zniknął bez śladu. Laura była chora ze zmartwienia. Nie mogła spać, niewiele jadła. Sprawdziła wszystkie szpitale w okolicy, ale Jamesa nigdzie nie było. Po około 3 tygodniach straciła nadzieję, że jeszcze kiedykolwiek go zobaczy. Pewnego dnia koło restauracji zaparkował elegancki, czarny samochód. Wysiadł z niego mężczyzna w drogim garniturze. Oczywiście pierwsza zauważyła go Jessica. Zamożny mężczyzna wszedł do restauracji, a Jessica z miejsca posłała mu uwodzicielski uśmiech. Jednak on ją zignorował. Chodził po sali, jakby kogoś szukał. W tym momencie Laura wyszła z magazynu. Jej oczy zaświeciły się i podbiegła do mężczyzny. Objęła go i rozpłakała się. James, gdzie byłeś? Tak się martwiłam. Jessica nie mogła uwierzyć własnym oczom. Jakim cudem ten elegancki bogacz był tym samym obdartym Jamesem? Laura w końcu puściła mężczyznę i przyjrzała mu się uważnie. Wtedy zrozumiała, że historia, którą opowiedział jej James, była prawdziwa. Dochodzenie musiało przynieść rezultaty i firma wróciła w jego ręce. Jak się później dowiedziała, dokładnie to się stało. Masz teraz przerwę? Pójdziemy się przejść? Zapytał, co najmniej jakby nigdy nie zniknął. Pozwól, że zrobię ci gorącą czekoladę, odpowiedziała Laura z uśmiechem. I jeśli nie wierzyliście w szczęśliwe zakończenia, to historia Laury jest wyjątkiem. Para spędziła resztę życia razem. Jessica natomiast nie miała tyle szczęścia. Nigdy nie pogodziła się z faktem, że umknął jej milioner marzeń. No i Oliver ze swoimi marnymi 15 tysiącami miesięcznie przestał się za nią uganiać. Przez długi czas była sama i zgorzkniała, zawsze wybrzydzając mężczyznami, którzy nie mogli zapewnić jej luksusów. Dla niektórych ludzi pieniądze są tak ważne, że miłość, lojalność i uprzejmość tracą wartość. Ta historia jest przypomnieniem, że chciwość nie popłaca i może się zemścić na człowieku. Czy uważacie, że Jessica dostała to, na co zasłużyła? Opowiedzcie nam o tym w komentarzach. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, udostępniajcie i subskrybujcie nasz kanał, by już zawsze pozostać po jasnej stronie życia.